Siema, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam parę najciekawszych informacji o Farming Simulator 22. Ponieważ na kanale Agrar Play pojawiły się dwa gameplaye z nowego farminga, oczywiście w wersji preview, to postanowiłem je przeanalizować i jak już mówiłem przedstawić najciekawsze fakty. Linki do tych gameplay w opisie, a więc nie przedłużając zaczynamy, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę jeżeli jesteście nowi. A więc tak, gameplaye zostały przedstawione na typowo średnim PC-cie, który posiada gracz, czyli klasyczne i5-9600K i RTX 2060, a ten zestaw dopełnia 16 GB RAM-u. Gra ogólnie na tych gameplayach działa o dziwo dobrze, więc pierwszą ciekawą rzeczą, która została pokazana, to to, że w niektórych ciągnikach i maszynach komputer pokładowy nareszcie nie będzie dla picu, tylko będzie pokazywał parametry w trakcie pracy. Ale pamiętajcie, że nie w każdym ciągniku będzie to zastosowane, znając Giants, ale czas pokaże. Kolejna fajna sprawa to prognoza pogody, ale przyda się ona tak naprawdę tylko dla graczy grających na sezonach. W Farming Simulator 22 pojawi się takie coś jak produkcja mebli, więc w końcu dodali coś bardziej ciekawszego niż samo wirowanie czy sprzedaż samego drewna na deski. Nowością jest też również produkcja tkanin. Dzięki wełnie i bawełnie w nowym farmingu będzie to możliwe. Kolejną rzeczą jest to, że będziemy mogli produkować także rodzynki i ser. Może to nie jest jakaś nowość, ale warto o tym wspomnieć. Następna rzecz, która cieszy, to to, że jak zmienimy biegi automatem, to w samochodzie też jest animacja wajchy od biegów. Cieszy mnie to, że nie tylko w ciągnikach to spotkamy. Przedostatnia i zarazem najciekawsza rzecz z tych ciekawostek to to, że od czasu Farminga 17 do gry powracają znajdźki. W Farming Simulator 19 niestety twórcy nie uraczyli nas żadnymi znajdźkami czy też ciekawymi easter eggami. Ostatnia rzecz na dzisiaj to taka, że sami zobaczcie tekstura wysypywania kamieni czy też ogólnie sypania ziarna do zbiornika czy też na przyczepę. Jest to jakaś moim zdaniem komedia. A ta tekstura wysypywania kamieni jest niczym z Farminga 2013. Oczywiście nie obrażając tego wspaniałego farminga. Mam nadzieję, że jeszcze te tekstury podmienią, bo naprawdę nie wygląda to dobrze. Może trochę waszym zdaniem przesadzam, ale jeżeli to nowa odsłona farminga, to powinno to wyglądać minimum tak samo jak w Farming Simulator 19, a nie gorzej. I to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i pamiętajcie, najważniejsze i najciekawsze newsy o Farming Simulator 22 tylko u mnie, więc kłaniam się nisko, drogi widzu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Mówił Nosur, do następnego, cześć, na razie.